Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 26 grudnia 2023 roku, czyli drugi dzień świąt. Ja wszystkim chciałem złożyć jeszcze raz wszystkiego dobrego. Składałem w storce, także dziękuję za wzajemności. Moi drodzy, jesteście na kanale Z Autyzmem Przez Świat i dla osób, które są już na tym kanale dłuższy czas, to chciałem złożyć wielkie przeprosiny, ponieważ ten kanał publikował różny content o różnej tematyce, ale między innymi zawsze był autyzm, zawsze była podróże i zawsze było o życiu na emigracji. Natomiast teraz już kanał właśnie w czasie Świąt Bożego Narodzenia doczekał się właściwego formatu i będzie tutaj content powiązany tylko i wyłącznie z autyzmem i o podróżach z autystycznym dzieckiem. No, jak sama nazwa wskazuje, z autyzmem przez świat, rozumiane dosłownie i rozumiane w przenośni. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym powiedzieć o moim zdaniem takich najważniejszych mitach związanych z autyzmem, które są powielane wielokrotnie, ale zanim do tego przejdę, to chciałem Wam powiedzieć, że jestem w Szkocji, w Edynburgu, na plaży Portobello Beach. Za mną widzicie cudowny wschód słońca, niebieskie niebo, mam nadzieję, że to widać dobrze na filmie. Ja do pracy jadę, ale jeszcze mam chwilę czasu, dlatego postanowiłem nagrać ten film dla Was. I już przechodzę do tematu mity związane z autyzmem. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że opieram swoją wiedzę na fachowej literaturze, rozmowach z terapeutami i filmach dokumentalnych, fachowych filmach dokumentalnych. Natomiast nie jestem terapeutą, jestem ojcem autystycznego Kacpra, który ma 15 lat, a diagnozę mamy od 13 lat. Dobra, to ja przechodzę już teraz do tematu filmu, nie przedłużajmy. I moi kochani, jednym z takich głównych mitów powielanych przez ludzi o autyzmie, to jest to, że dzieci autystyczne nie mówią. No i to jest mit, częściowo prawda, ale tak naprawdę mit, ponieważ wielu dzieci autystycznych, właśnie nam tutaj jakiś gawron zakłóca troszkę, dzieci autystyczne generalnie nie mówią, jeżeli mają tak zwaną zaburzenia komunikacji werbalnej, czyli po prostu nie rozwijają mowy. Natomiast wiele dzieci autystycznych posługuje się bardzo dobrze mową, między innymi tak zwani wysokofunkcjonujący autystycy i osoby z zespołem Aspergera, syndromem Aspergera. Także także to był mit. Kolejnym mitem to jest, dzieci autystyczne mają wybiórczość pokarmową. I ja tutaj przedstawię jakieś 7-10 takich głównych mitów, bo tak naprawdę tych mitów jest ze 100 albo z 200. I zgadza się, po części to jest prawda, ale tak naprawdę to jest mit, ponieważ nie wszystkie dzieci autystyczne mają wybiórczość pokarmową. Niektóre dzieci tolerują wszystkie posiłki i nie jest to jakiś mały procent dzieci, którzy tolerują wszystkie posiłki. Natomiast oczywiście są dzieci, które mają wybiórczość pokarmową. Kolejnym mitem, moi drodzy, to jest to, że dzieci autystyczne są smutne i zamknięte we własnym świecie. I jeśli o to chodzi, to moim zdaniem jest definitywny mit, ponieważ w swoim życiu spotkałem wielu dzieci autystycznych. Sam, tak jak mówiłem, jestem ojcem autystycznego Kacpra. Spotkałem wiele dzieciaków z autyzmem, mocno zaburzonych, głęboko zaburzonych, i większość z nich się uśmiecha, a nawet śmieje na głos. I nie są jakby zamknięte w własnym świecie, tylko są w naszym świecie. Mają po prostu inny sposób postrzegania rzeczywistości, inny sposób interpretacji rzeczywistości, natomiast nie są w innym świecie. Kolejny mit, dzieci autystyczne nie patrzą w oczy. I dlatego ja właśnie, i to też jest częściowo mit, a częściowo prawda, ale dlatego nazywam to mitem, tak jak poprzednie kwestie, ponieważ to jest tak powielane, jakoby wszystkich dzieci autystycznych dotyczyły te mity. No i dzieci autystyczne, moi drodzy, często mają zaburzoną komunikację wzrokową i rzeczywiście patrzą i tak jakby na ciebie, ale przez ciebie, czyli nie patrzą w oczy, patrzą w sposób taki niekomunikatywny definitywnie, ale wielu dzieci autystycznych ma doskonały kontakt wzrokowy, w tym między innymi mój syn, więc to jest również mit. Moi drodzy, dzieci autystyczne nie lubią się przytulać. Tu również mamy częściowo mit, a częściowo prawdę.
bo dzieci autystyczne, niektóre faktycznie nie chcą kontaktu bezpośredniego, mają jakieś zaburzenia sensoryczne, są po prostu nadwrażliwe, są przebodźcowane i rzeczywiście dotyk może im sprawiać, no w cudzysłowie, nawet i ból. Natomiast wiele dzieci autystycznych przytula się i okazuje emocje. Także to jest znowu, moi drodzy, mit. Kolejny mit jest taki, że autyzm jest chorobą psychiczną i to jest chyba jeden z moich najbardziej ulubionych mitów, ponieważ po pierwsze, i to jest mit w 100%, ponieważ autyzm nie jest chorobą psychiczną, nie jest w ogóle chorobą, tylko autyzm jest zaburzeniem rozwojowym i tylko w ten sposób autyzm postrzegamy. Autyzm jest w ogóle bardzo szerokim spektrum i moi kochani, nie ma dwóch takich samych dzieci autystycznych. Można być na początku spektrum, na końcu spektrum lub poprzez całe spektrum, są różne poziomy. Także autyzm nie jest chorobą psychiczną, bo choroby się leczy, a autyzm się nie leczy. W autyzmie osobę zaburzoną, a osobę w spektrum poddaje się terapii. Autyzmu nie da się wyleczyć. Także to jest jedna z największych bzdur. Kolejny mit to jest taki, że z autyzmem występują niepełnosprawność intelektualna, czyli upośledzenie umysłowe. I to też jest mit, ponieważ nie każda autystyczna osoba jest upośledzona umysłowo i autyzm nie oznacza automatycznie upośledzenia umysłowego. Upośledzenie umysłowe oczywiście może występować, współistnieć z autyzmem, ale sam autyzm nie jest chorobą psychiczną, tylko może co najwyżej współistnieć upośledzenie umysłowe i rzeczywiście u osób głęboko dotkniętych autyzmem czasem zdarza się, że występuje również upośledzenie umysłowe. Moi drodzy, kolejny mit to jest, że dziecko z autyzmu wyrośnie. Ja osobiście słyszałem od lekarza, kiedy zaczynaliśmy diagnozę w Polsce, usłyszałem coś takiego: chłopcy szybciej mówią, on tego zwyrośnie. No i to jest bzdura, jeżeli powtarza to jeszcze jakiś lekarz, to tym bardziej warto to skrytykować, ponieważ z autyzmu się nie wyrasta. Jeżeli nie podejmie się wczesnej terapii na wczesnym etapie rozwoju jak najszybciej, no to po pierwsze z autyzmu się nie wyrośnie, a po drugie rokowania, że tak powiem, mogą być gorsze, więc ważne jest jak podjąć terapię jak najwcześniej. Kolejny mit, moi drodzy, autyzm powoduje tak zwane zimne matki, teoria zimnych matek. Jakoby matka, która w czasie okresu prenatalnego, w czasie ciąży była zimna w cudzysłowie, no zimna, była oschła, zimna, później jest zimna i oschła w stosunku do swojego dziecka i jakoby taki sposób postępowania matki powoduje autyzm. I to jest też totalna bzdura, która jeszcze w latach 50., 60. w Stanach Zjednoczonych była bardzo mocno podkreślana jako przyczyna autyzmu. To jest totalna bzdura. Autyzm to nie jest zaburzenie związane z zimnymi matkami, to nie jest żadna choroba zimnych matek. Autyzm to zaburzenie rozwojowe, a przyczyn dopatrujemy się w czynnikach środowiskowych, genetycznych, między innymi. No i oczywiście badania na temat autyzmu są cały czas otwarte. Moi drodzy, kolejny mit, jeszcze przytoczę może ze 2-3 mity, żeby nie przedłużać tego filmu. Jeżeli taki film Wam się spodoba, to nagram jeszcze film o większej ilości mitach. Moi drodzy, autyzm, kolejny mit to autyzm. W autyzmie dzieci unikają kontaktów społecznych, są całkowicie wycofane i izolują się, ponieważ w ten sposób chcą sobie zapewnić większy komfort życia. I to też jest mit, ponieważ wiele dzieci autystycznych faktycznie jest wycofanych i izolują się od otoczenia, ale wiele dzieci autystycznych ma dobre kontakty społeczne, między innymi mój syn zawsze miał dobre kontakty społeczne, nawet jak był bardziej zaburzony, czyli przed wszystkimi terapiami. I wiele dzieci autystycznych szuka sobie, że tak powiem, rówieśników, czy po prostu kogoś z otoczenia do zabawy. Natomiast jeżeli dzieci autystyczne wycofują się i gdzieś się izolują, to nie robią to dlatego, że czują się jakoś lepiej w swoim świecie, tylko po prostu czują się przebodźcowane i w ten sposób chcą sobie większy komfort psychiczny zapewnić.
Moi drodzy, ja to mówię z pamięci, więc nie mówię też jakby jakiejś tam kolejności hierarchicznej i pewnie nie powiem wszystkiego. Później obejrzę ten film, zobaczę o jakich mitach jeszcze nie powiedziałem i najwyżej, tak jak mówię, drugi odcinek będzie kontynuacja. Ale jest jeszcze jeden z takich mitów, moi drodzy, który mówi, że autyzm jest wywoływany przez, no nie chcę mówić co, bo ponieważ algorytmy YouTube'a tego nie lubią, no szczypawki. Mam nadzieję, że Państwo się domyślicie, o co chodzi. I oczywiście nie ma żadnych badań naukowych. Wiem, że wiele osób może się nie zgadzać, ale na tym kanale mamy podejście naukowe i, no i po prostu w 100% naukowo podchodzimy do wszystkiego. Nie ma oczywiście żadnych badań naukowych, żadne badania naukowe, znaczy były badania naukowe, ale żadne badania naukowe nie potwierdziły, jakoby szczypawki wywoływały autyzm. Nie ma na to żadnych dowodów, a takich badań było bardzo wiele przeprowadzonych, więc nie możemy w ten sposób tego powtarzać, że to jest przyczyna autyzmu. I kolejny już dzisiaj mit związany z autyzmem, moi drodzy, to jest to, że dzieci autystyczne są agresywne, biją wszystkich, kogo popadnie, gryzą. No i rzeczywiście u niektórych dzieci autystycznych występuje zarówno agresja, jak i autoagresja. Autoagresja to skłonność do na przykład samookaleczania się. Natomiast jest to mit, dlatego że wiele dzieci autystycznych ma spokojne usposobienie. Nawet jak są nadpobudliwe, to nie wykazują cech agresji. Natomiast te dzieciaki, które wykazują cechy agresji czy to autoagresji, nie robią to dlatego, że są takie z natury, tylko to też również wynika z przebodźcowania, moi kochani. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego filmu. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Tutaj będziemy rozmawiać i szerzyć wiedzę na temat autyzmu. I ja również zachęcam Was do obejrzenia filmów, które nagrałem jakiś rok, półtora roku temu. Między innymi o sukcesie terapii w przypadku mojego syna, ponieważ osiągnęliśmy duży postęp i chcę się z Wami dzielić moją wiedzą. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz Wam wszystkiego dobrego życzę w nowym roku. No i w nowym roku, no na święta, bo jeszcze są święta, no i w nowym roku oczywiście też. Trzymajcie się, hej!